Jojada polecił sprowadzić setników, Karyjczyków i straż przyboczną. Przyprowadził ich do siebie w świątyni pańskiej. Zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę w świątyni pańskiej i pokazał im Syna Królewskiego. Następnie wydał im taki rozkaz. Oto rozkaz, który macie wykonać. 1/3 z was, podejmujących służbę w szabat, ma trzymać straż przy Pałacu Królewskim. 1/3 przy Bramie Sur. 1/3 przy bramie za strażą. Trzymajcie kolejną straż nad pałacem. 2 oddziały z was wszystkich, schodzących ze służby w szabat, mają trzymać straż w świątyni pańskiej przy królu. Otoczcie w krąg króla, każdy z bronią w ręku. Kto by chciał wtargnąć w szeregi, niech zginie. Bądźcie przy królu, dokądkolwiek się uda. Setnicy wykonali wszystko tak, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, zarówno tych, co podejmują służbę w szabat, jak i tych, co w szabat z niej schodzą, i przyszli do kapłana Jojady. Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w świątyni pańskiej. Straż przyboczna ustawiła się wokół króla, każdy z bronią w ręku, od węgła południowego świątyni aż do północnego, przed ołtarzem i świątynią.